Siemaneczko, z tej strony Metal, witam w kolejnym odcinku o LLi z Metalem. W dzisiejszym odcinku nauczymy się kolejnego OLL-a, tak jak codziennie w sumie. Tylko tym razem mam dla was informację, że oglądajcie do końca, bo będzie fajny specjal. Fajny specjal, po prostu. Nie ma co mówić, bo się jeszcze domyślicie. Uwaga, uwaga, możecie pisać w komentarzach. Nieważne. Uczymy się OLL-a, który wygląda tak. Jest to lustrzane odbicie OLL-a z wczoraj, który miał bloczek ten żółty po prawej stronie. Oprócz tego, że ma bloczek tutaj, tą błyskawicę, to mamy jeszcze trzy kropki. Znaczy kropki. Że są odbite w zupełnie inną stronę. I mamy tylko jeden bloczek dwukolorowy. O. Tutaj dwukolorowy, tutaj oprócz tego same kropki, znaczy tu nie, tu. I pokażę wam, jak go teraz rozwiązać. Numerek 45. Jak go stworzyć, jak go rozwiązać. Chociaż jak go powtórzycie 3 razy, to też się stworzy, czy złoży, ułoży, nieważne. Mamy ten bloczek po lewej stronie. Teraz pokazuję, jak go rozwiązać i jak zacząć. Mamy bloczek po lewej stronie i tutaj mamy, i łatwo zapamiętać, że zaczynamy, że główny ruch jest prawą ręką. Zaczynam, najpierw pokażę, jak to wykonać. No, tak to się powinno wykonać. Teraz po prostu ten ruch jest ważny, dlatego że robimy dwa razy, czy raz wypychamy środek, ale potem jeszcze raz musimy tą, w tym przypadku, prawą rękę cofnąć. Dlatego łatwo jest zapamiętać, że tutaj jak nie ma tego, jak nie ma tej żółtej kropki, to właśnie w tym miejscu, coś robimy. O, już lepiej chyba. No, czyli tak, wypychamy środek raz i cofamy jeszcze raz prawą rękę. Jedziemy dalej, podwójny, wracamy. Potem nam się ułożyło coś takiego, więc musimy wrócić i wrócić. No, to jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięcioruchowy. No, jeszcze raz. Widzicie, po trzech razach się ułożył. Jeszcze raz. Nie należy on do jednych z najprostszych algorytmów, ale żeby umieć wszystkie, to pasuje się go nauczyć. Od razu wam powiem, że jak umiem te prawie wszystkie algorytmy, zostało mi 6, bo to już umiem. Został mi jeden i drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Zostało mi 6 algorytmów, których nie umiem. Jak układam kostkę i jeden z nich wyskoczy, to kiedyś na początku się wkurzałem, że nie bardzo się cieszyłem, że na przykład wypada mi sytuacja, którą umiem, a teraz ja się strasznie wkurzam, jak wypada sytuacja, której nie umiem, a jest tylko takich 6 algorytmów. No, to by było na tyle w tym filmiku z OLL-ami. Wykreślamy dzień. I uwaga, będzie specjal. Uwaga, uwaga, zgadujcie, co to jest. Duży unboxing z LikeTake. Zobaczycie, co tam jest. Może już wiecie niektórzy. Kiedyś może mówiłem w jakimś filmiku. Dobra, kartkę odsuniemy i unboxujemy. Właśnie, i taką mam ciekawostkę wam miałem wam pokazać. Tutaj jest taka jakby informacja o tym opaczce. I tutaj jest napisane gift, document, commercial sample i order inne.
No i nieważne. Chodzi o to, że tu gift to jest prezent, a dokument to są dokumenty jakieś. I zwykle Chińczycy zaznaczają, że to jest prezent, a teraz nagle zaznaczyli dokument, napisali Magic Cube, magiczne kostki, dokument, jakby zbrodnię ktoś popełnił i jeszcze wartość 5 dolarów. No nieważne. Śmiesznie to wygląda, bo zaraz zobaczycie, ile warta jest paczka, a ile napisali. Ho, ho, ho. Całkiem fajnie to zapakowali. Ciekawe, kto z was zgadnął, co to było. Co to jest. Oto kostka Cyclone Boys. Nie no, ja wolę mówić Cyclone Boys. Całkiem duża się wydaje, ale naprawdę fajna. I tutaj co to może być? Też od Cyclone Boys. Ale co? Zobaczymy. Teraz mam nożyk. Sobie przygotowałem, żeby się nie jechać z nożyczkami. Pisze, że 6 sztuk. Całkiem fajne pudełko, muszę wam powiedzieć. Może sobie je zatrzymam. Coś z nim będę robił. Mam jeszcze jeden nożyk. Jak już tamten odłożyłem. Uwaga, uwaga. Wow. Co my tu mamy? Mamy tu 6 kostek Cyclone Boys. Teraz mogę powiedzieć Cyclone. Po co mi aż 6? Otóż Lightyear, tak samo jak ja już trochę wcześniej, wpadł na genialny pomysł, żeby połączyć te kostki, znaczy rozmontować je i stworzyć z nich kostki jednokolorowego plastiku. Tutaj mamy instrukcję, super, ładnie złożone. I mam zamiar zrobić to samo, czyli rozłożę wszystkie te kostki i poskręcam je jednokolorowo i będą one do kupienia jakoś tam, nie wiem kiedy, może za tydzień albo na zawodach w Bielsku. I tak, kostka będzie pomarańczowa, jedna, druga żółta, trzecia zielona, jedna czerwona, jedna biała, jedna granatowa. Myślę, że to jest super pomysł, bo naprawdę, o, czerwony w ogóle nie jest odróżniający od pomarańczowego. Nie do odróżniania. No i myślę, że to będzie fajny pomysł, bo wtedy będzie można układać na zawodach i każdy będzie mógł układać na zawodach. No, po prostu będzie ona dostępna, a super chodzi. Na razie ich nie otwieram, już raz unboxowałem chyba, nie wiem czy otworzyłem. Przechodzimy do tej kosteczki. Jakoś to tak ładnie obetniemy. Nożyczki z Ikei to jest coś, naprawdę polecam wam. O, tak to Crazy Bad Cuber otwierał przez środek. Przez bok. Dobra, to mamy, uprzątniemy. Chwila prawdy. Ho, 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 jaka fajna. Dobra. Pokażę wam instrukcję, żeby nie było po chińsku, ale znaczki są całkiem. Fajnie zrobiona. I tak nikt tego nie czyta. Nawet mój kolega czytał. Ho, ho, ho. Jest tłusta. Poczekajcie, wytrę ją. Zobaczymy, jak się rusza. Bo już po widoku wydaje mi się, że chodzi super. Ktoś już zrobił taki projekt, że zamienił kolory, że ten, zrobił kostki z kij jednokolorowe, ale z Cyclone Boys jeszcze nie zrobił. Ja raczej tego chyba nie będę robił. O, widzicie? Takie ciekawe. Ciekawa budowa wewnętrzna. Ale nie jest kolorowa. To jest coś. Oprócz tego, że tutaj mamy dwukolorowe, to... Oho, ho. Sprawdźmy, jak chodzi. Oho, ho. Nawet Dian mojego kolegi tak nie chodzi kolorowy. Super szybka, płynna, niekoniecznie musi ścinać, żeby była dobra. Tak samo jak Link Po też nie ścina nie wiadomo ile, a jest też bardzo dobra. O, 45, widzicie jak ładnie. No, teoretycznie więcej niż 45 nie da się ściąć, a jednak.
No. Muszę wam ją polecić, bo w tej cenie, w której można ją kupić, to nie dorównuje żadnej kostce cenowo. No, może Shengshu, ale no, wiecie, Shengshu to się nie opłaca kupić, jak możecie kupić coś takiego. Chyba że chcecie po prostu na białym plastiku. Zrobię jedno może przykładowe ułożenie, lamiące dwójkę, bo nie umiem układać dobrze dwójki. Friedrichem mi idzie, o, nawet nie pomieszałem. Dobra, startujemy. Skip, super, normalnie. Pierwsze ułożenie już skip. Dobra, to by było chyba na tyle. No nie wiem, nie będę otwierał tych kostek, bo jakby ktoś chciał kupić to fabrycznie nowe. No, nie ma co pokazywać. Polecam dwójkę, naprawdę, super kość. Dzięki za oglądanie i do jutra.